Znany i podziwiany na całym świecie zespół pieśni i tańca Śląsk wystąpił 10 czerwca bieżącego roku na Jasielskim Rynku. Przed koncertem, zapraszając wypełniającą płyty Jasielskiego Rynku publiczność na niezwykłe widowisko, burmistrz miasta Ryszard Pabian wyjawił, że już 2 lata temu zrodził mu się pomysł uczczenia niezwykłego jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości koncertem niezwykłego zespołu, jakim jest Śląsk. To wyjątkowy rok, a ta wyjątkowość, jak widzicie, wynika z jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Zastanawiałem się, jakim wydarzeniem uczcić to niesamowite wydarzenie, ten jubileusz. I prawie 2 lata temu pojawił mi się pomysł, aby był to koncert zespołu też wyjątkowego. Zespołu pieśni i tańca Śląsk. Drodzy Państwo, przy okazji wszystkich uroczystości, jakie miały miejsce od listopada ubiegłego roku, bo wtedy rozpoczęliśmy obchody tego jubileuszu, cały czas staramy się przedstawiać wydarzenia, postaci, które pracowały nad tym, aby Polska tę niepodległość odzyskała. Myślę, że dzisiaj nieco inne podejście do tego tematu, ale także jakże ważne. To spojrzenie poprzez coś, co stanowi to tożsamości narodowej, a więc przez naszą kulturę. Stąd też pomysł na koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk, który w swoim repertuarze ma piękne polskie pieśni, a także piękne polskie tańce. Dziękujemy, panie burmistrzu. Koncert A to Polska właśnie odbył się w ramach miejskich obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Imponujące widowisko obejrzały tysiące Jaślan. Thank you.
publiczność miała okazję podziwiać ponad 100-osobowy zespół, chór, balet i orkiestrę w żywiołowym, efektownym widowisku, pokazującym ogrom bogactwa i niewiarygodne piękno polskiej kultury ludowej. Setki barwnych kostiumów z różnych regionów Polski i kunszt wykonawców pieśni i tańców zachwyciły widownię, która entuzjastycznie oklaskiwała każdy popis. Thank you.
koncert był też świetną okazją, żeby zanucić razem z występującymi znane wszystkim od pokoleń pieśni. Piętnastu parom z Jasła obchodzącym w tym roku jubileusz 50-lecia lub więcej zawarcia ślubu prezydent RP Andrzej Duda przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 10 z nich
W imieniu prezydenta odznaczył burmistrz Jasła Ryszard Pabian w obecności Alicji Wójcik, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle. Uroczystość zorganizowano 20 czerwca bieżącego roku w Jasielskim Domu Kultury. Uroczystość Złotych Godów jest okazją, aby pochylić się nad ludzkim życiem realizowanym w małżeństwie i rodzinie. To moment do zadumy i podsumowania wspólnie przeżytych lat. Małżeństwo jest świadomym i dobrowolnym związkiem kobiety i mężczyzny, zatwierdzonym prawnie i społecznie, regulowanym zasadami i obyczajami, przekonaniami i postawami określającymi prawa i obowiązki małżonków. W związku małżeńskim kobieta i mężczyzna kształtują swoją przyszłość przez pracę, wychowanie dzieci, codzienny trud i troskę o jak najlepsze funkcjonowanie swojej rodziny. Jest to czas, w którym małżonkowie poznają się, odkrywają, szukają kompromisu i porozumienia, aby w końcu polubić swoje słabości i wady. Od dnia, gdy kierowani uczuciem i wzajemną ufnością przyrzekali Państwo sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, kiedy połączyliście swój los, minęło 50, a nawet 55 lat. Dzisiaj mogą Państwo śmiało stwierdzić, że wybrana wspólna droga była słuszna, bowiem mimo różnych zawiłości losu, które wpisane są w życie każdego człowieka, wytrwali Państwo w złożonej przysiędze. Możliwe to było dlatego, ponieważ darzą się Państwo uczuciem i poszanowaniem. I zgodnie z fragmentem powieści Mały Książę możemy powiedzieć, że miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Odznaczenie to jest publicznym podziękowaniem za wytrwałą realizację przysięgi małżeńskiej, za odpowiedzialność i poświęcenie dla rodziny i ojczyzny. Proszę przyjąć nasz szacunek i uznanie dla stanowczości postaw Państwa oraz gratulacje i życzenia pomyślności i dotrwania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic. 18 lat to nie grzech, umieć głośno się śmiać to nie grzech. Nie możemy jak wy mówić światu na ty, no cześć, dobrze jest nie przyjmować się. Nie mam forsy za gest, to nie grzech. Nie mam wiata i też, to nie grzech. No nie, co mi wiat, co mi gest, wolę taniec i śpiew. No i cześć, dobrze jest, to nie grzech. Śpiewać chcę cały dzień, to nie grzech. Zawołać się chcę, to nie grzech. Dobrze jest młody być, kochać, marzyć i śnić. Zawsze śmiać się na głos, życiu prosto w nos. Tańczyć chcę cały dzień, to nie grzech. Wszystkim cieszyć się chcę, to nie grzech. No nie, pójść piosenkę do gwiazd, 18 lat. No i cześć, dobrze jest, to nie grzech. Uhonorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie to Maria i Jan Brąglowie, Barbara i Stanisław Kmakowie, Stanisława i Kazimierz Kołeczkowie,
Anna i Felix Machowiczowie. Zuzanna i Stanisław Sanoccy. Maria i Władysław Sokołowscy. Danuta i Andrzej Szybowiczowie. Józefa i Zbigniew Warchołowie. Zofia i Kazimierz Wojdyłowie. Oraz Maria i Czesław Żygłowiczowie. Jaka jest recepta na długotrwałe pożycie małżeńskie? Opowiedzieli nam sami jubilaci. No jesteśmy już po ślubie, 50 lat minęło we wrześniu w tamtym roku. No oczywiście poznaliśmy się, bo w jednym zakładzie pracowaliśmy, w związku z tym oczywiście przypadł mi do gustu ten pan, oczywiście w związku z tym, że jego uroda mi odpowiadała, wzrost i tak dalej, inteligencja, był spokojny, był taki cierpliwy bardzo i to mi odpowiadało. W związku z tym, no chodziliśmy dosyć długie lata, bośmy się nie decydowali szybko na małżeństwo. Ja po prostu właściwie to się nie spieszyłam do małżeństwa. No bo oczywiście ślub żeśmy wzięli, no i 50 lat już minęło. No trzeba oczywiście dużo w małżeństwie przejść kompromisów z uwagi na to, iż to są dwie osoby obce.
z różnych środowisk, z różnego oczywiście, jakbym to nazwała, środowiska i tak dalej, więc trzeba zachować duże kompromisy, oczywiście, bo przecież małżeństwo to, jak się to mówi, nie kościół i trzeba oczywiście jedno drugiemu wybaczać, jeśli są jakieś kłótnie, bo wiadoma rzecz, że w małżeństwie takie istnieją i trzeba oczywiście być cierpliwym, pracowitym, no żona to powinna trzymać tą rodzinę w więzach. No jakąś poradę, no trzeba być, proszę pana, tolerancyjny, żeby tego, no i alkoholu nie używać, prawie że tylko na jakichś uroczystościach. A tak, no to w domu, no trzeba pomagać i żonie, i tego razem, żeby to było zgrane, no, wszystko. Burmistrz Ryszard Pabian, który w imieniu prezydenta udekorował jubilatów medalami, podkreślił, że odznaczenie jest symbolicznym włączeniem ich do elitarnej grupy osób, mających za sobą co najmniej 50 lat pożycia małżeńskiego, co nie każdemu jest dane. Drodzy Państwo, tak jak pani kierownik powiedziała, pewnie były różne chwile, te lepsze, te gorsze, ale na pewno dzisiaj jest ta najlepsza, bo jesteśmy tutaj wszyscy razem. Państwo jesteście razem po to, abyśmy mogli uczcić wasz jubileusz. Może w niektórych przypadkach już macie i prawnuków, którzy pewnie są waszym największym szczęściem, bo zawsze dzieci to takie szczęście dają, bez względu na to, czy są to nasze, czy czyjeś, to najpiękniejsze chwile w życiu. Więc za to wszystko Państwu dziękuję, bo to wasza zasługa, że pojawiły się one wśród nas i myślę, że to są te też piękne chwile, które było nam dane przeżyć. Cóż, pozostaje mi pogratulować Państwu do życia tych pięknych godów i życzyć wszelkiej pomyślności na następne lata życia, abyście mogli dalej cieszyć się swoim szczęściem, cieszyć się szczęściem najbliższych, czego serdecznie Państwu życzę. Po wzniesionym przez burmistrza toaście na cześć świętujących złote gody par był czas na rozmowę przy ciastku, kawie i herbacie. Swoimi wspomnieniami zdecydował się podzielić z obecnymi Stanisław Kmak. 50 lat, proszę Państwa, to mija jak 80 palców strzeli. Przypominam sobie, kiedy ten dom kultury był budowany, w którym siedzimy, a jeszcze się gdzieniegdzie troszeczkę cegiełek tutaj nosiło, żeby on powstał. Jak ten chłopczyk, najpierw szkoda go było z tym pisiorkiem, który sikał tutaj, w tym miejscu, gdzie wspominam to tylko. No trzeba go było tam zburzyć i tak dalej, bo w tym miejscu miał powstać dom kultury. To właśnie w tym czasie, kiedy niedokładnie, może troszkę mniej jak 50, ale to są te prawie 50 lat wstecz. I życie przechodzi, przelatuje. Było trochę łatwiej jak dziś, bo człowiek mógł od razu do pracy iść. Nie było tych zmartwień takich jak zarobić kilka groszy, jak, no może z mieszkaniami nie był taki tak łatwo, jak dziś, nie stały puste, ale dało się żyć, co nie znaczy, że dziś nie da się żyć. Ja sądzę, że jest dziś o wiele lepiej. A przede wszystkim teraz to chcę podziękować panu burmistrzowi, bo cieszę się przede wszystkim, że dożyłem tych lat, i w tym czasie pan burmistrz pełni tą funkcję. Ja tak nawiasem powiem, że się trochę znamy i tak z przeszłości jakoś to życie splatało się. To jest bardzo istotne i cenię sobie to, że akurat ta uroczystość i to uznanie z rąk pana burmistrza również tu zostało docenione i przede wszystkim dla wszystkich Państwa to już. Jesteśmy po ślubie, minęło 50 lat. Mamy 9 prawnuków i 7 wnuków.
No poznaliśmy się tak przypadkowo. Z MKS-u żeśmy szli i tak żeśmy się zagadali jeden do drugiego. No i tak się to zaczęło, zaczęliśmy się spotykać. No i także chodziliśmy rok czasu razem ze sobą. I późnyśmy się pobrali. No i tak przeleciało te 50 lat. W małżeństwie jest najważniejsza miłość, wierność, zgoda i zrozumienie jeden drugiego, żeby się razem dobrze rozumieć i żeby jeden drugiemu ustąpić i dogadywać się razem, to w życiu jest najważniejsze. Myśmy przeżyli życieśmy mieli, tak mogę powiedzieć, nieburzliwe, spokojne, zgodne. No były i problemy, bo to różnie w życiu bywa, ale raczej spokojne życie było. To jest taka sprawa, że to trzeba czasem tak zrobić, żeby ustąpić trzeba albo wyjść, sprawę rozmyśleć, bo ja rozumiem to wszystko. No czasem rozmaicie jest, bo czasem jest tam, że kobieta coś tam nawali, albo mężczyzna też nie brakuje czasu, nie? No ale to trzeba umieć. Kurczę, ja inaczej to robię, ale przeżartować mogę? Wie pan, ja jak wypił, tak czasem, to tak bym przyszedł do domu, a żona na mnie krzyczała, nie? Więc ja sobie klęknę przed obrazem, modlę się dotąd, aż ona się obezwie. No i tak jak się obezwała, to ja wtedy wstał i już mi rozmawiali. Oprawę artystyczną uroczystości Złotych Godów zapewniły wokalistki Jasielskiego Domu Kultury Aleksandra Brągiel i Julia Zielińska. Kurz zawieje w polu znaki, zasypie wiatr, ból i żal. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Nim czas odbierze mowę ptakom, kamienny krzyż zetrze piach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Kochany, weź moje serce, nie chcę się bać, że to, co najgorsze, stracę na zawsze. Weź moje serce, gdyby zły czas zabrał jedno z nas. Dziewczynach, śpiewajmy bardzo.